Witajcie w naszej małej, skromnej miejscowości, gdzie wybielanie jest tanie. Tak, dzisiaj Kado wybrała się do Hajnówki, czyli do miejscowości Karola. Idziemy do dentysty i stwierdziliśmy, że sobie wybielimy ząbki. Przed wyjazdem i zobaczymy w ogóle, jak to działa i na czym to polega. Przed wyjazdem, bo oni nie wiedzą, gdzie jedziemy. A jeszcze nic nie wiedzą? Nie, nic nie wiedzą jeszcze. Się dowiecie. To nic. Idziemy się wybierać. Tak, idziemy wybierać ząbki i powiemy ale wam... jest co? Powiemy wam, jak i na czym to polega. Bo sami nie wiemy też. Się nauczymy trochę. Dokładnie. Tymczasem... Pa! To za sobą. Teraz pole po kolejna Dominika. Bądź dzielny. 45 minut twoje. Masz czas, zdrzemnij się, odpocznij. Powodzenia. Jak czujesz się po? Teraz jest nieco nadwrażliwość wiąseł i zębów. Ale ogólnie wszystko do zniesienia. 45 minut, 3 tury po 15 minut. Pani za każdym razem sprawdzała kolor i stopień wybielenia. Powiem wam, że polecam parę złotych, ale można sobie odłożyć, nazbierać i zrobić sobie taką niespodziankę, jak ta. Ja też tak wyglądałem, trochę kosmiczny widok, ale tak to wygląda. Nie ruszaj buzią, znaczy nie patrz na mnie. Wow, mądre urządzenie. Tutaj liczy czas, każdy cykl kwadrans. No ale warto. Mogę ci życzyć powodzenia. Widzimy się za jakiś czas. A Dominik świat wygląda mniej więcej tak. Tak go widzi. Przez takie okularki. To pa! To my już wyszliśmy. Obaj. Tak. Zrobieni. Ząbki. No ładnie to wygląda. Słuchajcie, w skrócie to wygląda tak. Całość trwa, u ciebie trwało godzinę 15. Ale u mnie też około godziny 15. No. Chodzi o to, że tak najpierw zakładane są takie zaciski, co wam otwierają tak szczękę. Później pani nadziąsła, nakłada taką... Zabezpieczenie. Tak. Zieloną takie zabezpieczenie po to, żeby... O. Ochronić dziasta przed poparzeniem. Później się nakłada roztwór wody utleniony, czyli natlenek wodoru 40%, to jest najwyższe stężenie możliwe do tak jakby nakładania na organizm. I to się nakłada na ząbki. Trzyma się to 15 minut pod taką lampą z niebieskim laserem. Tak? Są takie niebieskim sesje. Światłem. Trzy takie sesje. Oczywiście masz takie czerwone okulary założone. I po 15 minutach zdejmowane to jest ten żel z zębów, ta woda, i jeszcze raz nakładane następne i następne 15 minut, tak 3 razy. Może wystąpić uczucie pieczenia. Nie gestykuluj tak. Może wystąpić uczucie pieczenia, aczkolwiek no u mnie nie wystąpiło. Nie. Minimalnie, ale to takie wszystko do zniesienia, naprawdę. Tak, no i co? I będziemy obserwować, no ponoć być może może być takie uczucie falowania czy przejeżdżania prądem po ząbkach, ale no ja na razie nic takiego nie mam, mamy patrzeć. Ogólnie teraz przez najbliższe 48 godzin mamy stosować białą dietę, czyli nic ciemnego, ogólnie ale mleko. Pani nam powiedziała, że można pić białą wódeczkę. Tak, białą można, oczywiście popijać wodą. Tak więc jesteśmy zadowoleni. Całość nas kosztowała 1000 zł. 1000 zł, czyli no, opłaca się przyjeżdżać do Hajnówki, robić
zęby, naprawdę. Polecam, ja was mogę tutaj przespać jakby co. Tak. Zgłaszcie się do mnie. Słuchajcie, w Warszawie takie wybielanie kosztowałoby około 1000 zł na jedną osobę, jak nie więcej, a tutaj 1000 zł zapłaciliśmy za dwie osoby. Całość trwała, tak jak mówiłem, około 1,5 godziny na jedną osobę. No. I co, trzymajcie się ciepło. My zadowoleni, uśmiechnięci, biali. Tak, uśmiechamy się do was. Zapraszamy was na następne nasze perypetie. No i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, pa, pa. Bye, bye.